Mecz rundy rewanżowej 17 września na inaugurację rozgrywek Nobiles Azoty po dogrywce przegrał w Rydze z ASK 95-103. W tabeli grupy A prowadzi turecki Fenerbahçe Stambuł, który jeszcze nie przegrał meczu. Drugie miejsce zajmuje drużyna z Rygi z 8 punktami, a Nobiles Azoty z 1 punktem mniej na 5 miejscu. Do ćwierćfinału awansują 4 zespoły z grupy, w sumie z 8 grup 32 drużyny. Oglądamy na ekranach rozgrzewających się zawodników gospodarzy Nobilesu Azoty Włocławek, który w dzisiejszym meczu wystąpi w następującym składzie. Z numerem 4 Robert Kościuk, z numerem 5 Ryan Jamieson, z numerem 7 Daniel Stec, z numerem 9 Andrzej Wierzgacz, z numerem 10 Andrzej Czerwiński, z numerem 11 Tomasz Jankowski, z numerem 12 Igor Griszczuk, z numerem 13 Wojciech Pietrzak, z numerem 14 Mariusz Sobacki i z numerem 15 Przemysław Klimczak. Trenerem zespołu Nobilesu Azoty jest Wojciech Kobielski. Rywale zespół mistrza Rygi wystąpi w dzisiejszym pojedynku w następującym składzie. Z numerem 4 Kristap Spurnis, numerem 5 Janis Azatis, numerem 7 Robert Stelmachers, z numerem 8 Janis Laksa, z numerem 9 Edgar Sneps, z numerem 10 Sandis Walters, z numerem 11 Einars Bagackis, z numerem 12 Ivars Liepa, z numerem 13 Martins Bondars i z numerem 15 Juri Wedzwagars. Trenerem zespołu jest Janas Zeltins. Już pierwsze piątki na parkiecie. Dzisiejszy pojedynek sędziują Jan Getterman z Danii i Borys Schmidt z Niemiec. Zespół Nobilesu z numerem 12 Igor Griszczuk, z numerem 11 kapitan zespołu Tomasz Jankowski, z numerem 4 Robert Kościuk, z numerem 9 Andrzej Wierzgacz i z numerem 14 Mariusz Sobacki. Już włocławianie przy piłce. Robert Kościuk, który w czwartkowym pojedynku eliminacji Mistrzostw Europy odniósł kontuzję brody, ale występował już w meczu ligowym z 10,5 Poznań. W bardzo dobrej formie, 31 punktów, również gra dzisiaj. Wierzgacz, faulowany. Mamy chwilę czasu, skład pierwszej piątki zespołu litewskiego z numerem 5 Janis Azatis. To chyba najgroźniejszy zawodnik drużyny łotewskiej. Z numerem 9 Edgar Snep, z numerem 7 Robert Stelmachers, z numerem 12 Ivars Liepa i z numerem 11 Einars Bagackis. Andrzej Wierzgacz wykonuje pierwsze rzuty wolne. 20 sekunda spotkania. Jeden wykorzystany rzut i pierwsze prowadzenie zespołu włocławskiego Nobilesu. Stelmachers. Przy nim Kościuk. Przerwa w grze. Przewinienie Mariusza Sobackiego za linii końcowej. Rozpocznie zespół łotewski. Azatis. Podanie do Snepsa. Już przy piłce Liepa. I dwa punkty Ivarsa Liepy. Griszczuk. Wierzgacz. Sobacki. Do Igora Griszczuka. Ten do środka, do Wierzgacza, jeszcze Kościuk, sporo podań. Griszczuk, Kościuk i proszę Państwa, udany rzut Roberta Kościuka za linii 6 metrów 25 centymetrów. 4-2 prowadzi włocławski Nobiles. Faulował Robert Kościuk. To drugie przewinienie zespołu włocławskiego i za linii końcowej Bagackis. Skrzydłowy, bardzo skuteczny zawodnik, słynie z dobrego rzutu za linii 6 metrów 25 centymetrów. Przed spotkaniem trener włocławskiego zespołu Wojciech Kobielski powierzył zadanie bardzo krótkiego krycia Bagackisa Andrzejowi Wierzgaczowi. Kościuk. Wierzgacz.
faulowany przez Ivarsa Liepę. Półtora minuty spotkania za nami. Tak jak wspominałem, ASK Ryga po trzech zwycięstwach na drugim miejscu w tabeli 8 punktów, na trzecim również z 8 słoweńska Polzela. Cztery zespoły awansują do ćwierćfinału Pucharu Europy i oczywiście olbrzymie szanse na ten awans ma zespół włocławskiego Nobilesu. Punkty Janisa Azacisa, który występował w reprezentacji Łotwy w meczu eliminacyjnym Mistrzostw Europy z Anglią. Tam reprezentacja Łotwy spisała się bardzo dobrze. Wygrała 76-66 i za Rosją i Niemcami na trzecim miejscu w swojej grupie. Próba rzutu za trzy punkty, piłka do Kościuka, Griszczuk nie zdążył przejąć niedokładnego podania od Roberta Kościuka i już zespół łotewski, Stelmachers. Walczył o piłkę Liepa skutecznie. Bagackis. Piłka dla Nobilesu. W pierwszej piątce młodzi zawodnicy łotewscy. Jest to drużyna specjalnie przygotowywana do rozgrywek w europejskich pucharach. Podanie Griszczuka do Jankowskiego. Pod kosz Tomek Jankowski, kapitan Nobilesu i reprezentacji Polski, wykorzystuje tak dogodną sytuację i 6-4 dla gospodarzy. Stelmachers do Bagackisa, ten czeka, podanie jeszcze raz Stelmachers. Azacis nie ma w dogodnej bardzo sytuacji. Janis Azacis, 25-letni środkowy, 2 metry, 13 cm wzrostu. I Ivars Liepa po raz drugi skutecznie wykańcza akcję zespołu ASK Ryga. 4 punkty tego zawodnika, 6-6. Robert Kościuk. Sobacki, jeden z trzech reprezentantów Polski podczas spotkania ze Szwecją. 2 punkty Mariusza Sobackiego. Jeszcze przewinienie Bagackisa. 8-6 prowadzi Nobiles Azoty. Mariusz Sobacki. Dodatkowy rzut wolny. Pierwszy sezon we włocławskim zespole. Doświadczony zawodnik, 30 lat. Często zdobywa sporo punktów rzutami za linii 6 metrów 25 cm. Tym razem rzutu wolnego Sobacki nie wykorzystał. Nadal 8-6. Czwarta minuta spotkania we Włocławku. Nieskuteczna akcja Łotyszy. Jankowski faulowany. 2 punkty zaliczone. Przewinienie Janisa Azacisa i Tomek Jankowski, który zdobył już 4 punkty w tym spotkaniu. Otrzymał bardzo precyzyjne podanie od Griszczuka. Jeszcze wykonywać będzie dodatkowy rzut wolny. Tomasz Jankowski. 5. punkt Jankowskiego. 11-6. Bagackis. Przewinienie. I właśnie Bagackis, którego tak bardzo się obawiał trener Kobielski przed spotkaniem, twierdząc, że wyeliminowanie z tego zawodnika z gry to połowa sukcesu. Jak na razie nie może sobie pograć. Bardzo skutecznie pilnowany przez Andrzeja Wierzgacza. Przedzierał się Azacis, nieskutecznie piłka dla Nobilesu. Kościuk, Wierzgacz, sam do środka, o tablicę. Piłka odbita od obręczy i już atak zespołu ASK Ryga. Przedzierał się Sneps. Edgar Sneps, 24 lata, 1,96 m wzrostu. Bagackis. Stelmachers do środka, przejął piłkę Mariusz Sobacki, ma po prawej stronie Kościuka, do Roberta Kościuka i 2 punkty rozgrywającego
Nobilesu. 5 punktów zdobył już w tym spotkaniu Robert Kościół. 13 do 6 prowadzą gospodarze. Nieskutecznie bardzo grają zawodnicy łotewscy. Po raz kolejny Snaps, Griszczuk. Nieudana akcja indywidualna. Justelmacher z Bagatkisem i Snapsem. Snaps, czyli wierzgacz, nie dał sobie rady. Bagacki, Stelmachers dwukrotnie rzucał, nie trafia, sporo chaosu pod koszem zespołu Nobilesu i po wielu próbach rzutu nieskutecznie kończą akcję zawodnicy z Rygi. Igor Griszczuk jeszcze nie zdobył punktu w tym meczu. Ponownie Łotysze, Stelmachers sam i tym razem Robert Stelmachers, 22-letni rozgrywający, drugi rozgrywający zespołu z Rygi, zdobywa swoje pierwsze punkty. 5 punktów przewagi drużyny Nobilesu Azoty. Spokojnie, Tomasz Jankowski sam nie trafia w idealnej sytuacji, faulowane będą rzuty wolne, nie wykorzystał dobrego podania, a trener drużyny łotewskiej poprosił o czas. W latach 55-58 drużyna ASK Ryga zdobywała mistrzostwo Związku Radzieckiego, a w latach 58-60 wygrywała Puchar Mistrzów. W ten sposób zabłysła gwiazda trenera Aleksandra Gomelskiego, który swoją karierę właśnie rozpoczynał w ASK Ryga. Jednakże w 92 roku reprezentacja i kluby Łotwy po upadku Związku Radzieckiego samodzielnie rozpoczęły swoją międzynarodową karierę. I tak reprezentacja Łotwy w 93 roku startowała w finałach Mistrzostw Europy w Niemczech, gdzie zajęła 11 miejsce. Natomiast na nowo w 92 roku założony został młody klub po rozpadzie Ligi Związku Radzieckiego, klub Broceni. I właśnie Broceni, położone 120 km od Rygi i ASK Ryga, to takie dwa połączone zespoły, które występują w tegorocznych rozgrywkach Pucharu Europy, bowiem tylko dwie drużyny z trzech grają w rozgrywkach europejskich, właśnie ASK Broceni i Metropole Ryga w Pucharze Koracza. Tomasz Jankowski wykorzystuje pierwszy rzut wolny, 14 do 8. Jeszcze raz Jankowski, dwa wykorzystane rzuty Jankowskiego. 7 punktów tego zawodnika i 7 punktów przewagi Nobilesu Azoty. Stelmachers. Podanie do Azacisa. Z numerem 4 na boisku pojawił się Kristaps Purnis. Młodziutki 19-letni rozgrywający, 1,88 m wzrostu. Stelmachers i po raz kolejny wejściem indywidualnym i rzutem z dołu zdobywa punkty. A Mariusz Sobacki po raz pierwszy w tym meczu udanie za 3 punkty. 18 do 10 prowadzi Nobiles Azoty. Purnis, Stelmachers, Bagacki z do Liepy i ten zdobywa 2 punkty, 6 punktów tego zawodnika w spotkaniu. Faul Bagackisa, tego najgroźniejszego zawodnika, to jego trzecie przewinienie, a na parkiecie pojawił się z numerem 8 Janis Laksa, jeden z bardziej doświadczonych zawodników zespołu ASK Ryga. Robert Kościuk nie wykorzystuje pierwszego rzutu wolnego, nadal 18 do 12 prowadzą gospodarze. I drugi rzut również nieudany, ale sędziowie z powodu wcześniejszego wyjścia w strefę rzutu zarządzają powtórkę drugiego rzutu wolnego. Jeszcze raz Robert Kościuk. 1 punkt Kościuka, 6 już w tym spotkaniu, 19 do 12, szybka kontra zespołu Łotewskiego i Bagacki zdobywa swoje pierwsze punkty w tym meczu.
19 do 14. Kościuk, Sobacki. Przy nim Laksa, Sobacki, Stelmachers. Szybko do Bagackisa. Już do środka Azacis. Nie ma punktów, Gryszczuk zbiera. Jankowski sam i ładnym wsadem z góry Tomasz Jankowski zdobywa swoje dwa kolejne punkty. 21 do 14. Długie podanie przez całe boisko. Ładna akcja Tomasza Jankowskiego, który zdobył już 9 punktów i jak do tej pory jest najskuteczniejszym zawodnikiem gospodarzy. I Bagacki po raz pierwszy miał okazję zaprezentować swoje umiejętności, rzucając z dystansu. 3 punkty tego zawodnika, 21 do 16. Igor Gryszczuk. Nie ma, nieskutecznie jak na razie gra zawodnik Nobilesu Azoty. Najskuteczniejszy koszykarz tej drużyny, Białorusin Igor Gryszczuk. Laksa, zwód w prawo o tablicę i 2 punkty Janisa Laksy. 21 do 18. Zmalała nieco przewaga gospodarzy. Już tylko 3 punkty do zakończenia pierwszej połowy, niespełna 12 minut. Mariusz Sobacki, Kościuk. Przy nim wysoki Laksa do Wierzgacza. Jeszcze raz Kościuk. Czeka, aż partnerzy ustawią się. Decyduje się na rzut i trafia za 3 punkty po raz drugi. Robert Kościuk, 9 punktów tego zawodnika, 24 do 18. Spore zamieszanie. Laksa. Purniz do Bagackisa. Nie trafia. Laksa. Stelmachers. Jeszcze raz spokojnie rozgrywają atak zawodnicy z Łotwy. Purniz. Laksa. Przy nim Jankowski. Sobacki najwyżej zebrał piłkę pod tablicą Nobilesu i już Kościuk do Jankowskiego i ten wykańcza akcję. Dwa podania, już Tomasz Jankowski pod tablicą. 26 do 18, 11 punktów Tomasza Jankowskiego. Stelmachers. Nieudana próba rzutu za linii 6 metrów 25 centymetrów. Kościuk do Sobackiego. Nie ma. Nie ma punktów po rzucie Mariusza Sobackiego. Również w idealnej sytuacji Bagackis nie wykorzystuje i faulowany Sobacki przez Laksę, ale zanim będą rzuty wolne, to trener Wojciech Kobielski poprosił o czas. 26 do 18, 10 minut, 18 sekund do zakończenia pierwszej połowy. 8-punktowe prowadzenie gospodarzy. A wracając do spotkania w Rydze, to trzeba powiedzieć, że po tej dogrywce dość pechowo przegrali zawodnicy Nobilesu, a jak twierdzą obserwatorzy, w zwycięstwie drużyny ASK Ryga pomogli sędziowie. Drużyna Broceni zadebiutowała w rozgrywkach europejskich w 1992 roku, ale spory sukces odniosła w sezonie 94-95, gdzie zakwalifikowała się do 12 najlepszych zespołów Pucharu Europy. Właśnie wtedy odbyły się pierwsze spotkania, pierwsza konfrontacja zespołu ASK Ryga z Nobilesem. Przed własną publicznością wygrali Łotysze 7 punktami, 99 do 92, natomiast w rewanżu lepsi byli zawodnicy Nobilesu, którzy zwyciężyli 95 do 83. Rozgrywki ligowe na Łotwie rozpoczną się dopiero w marcu i właśnie w marcu drużyna w takim kształcie jako ASK Ryga będzie występowała. Jak na razie do tej pory toczą się rozgrywki na Łotwie, ale zarówno Broceni, jak i ASK grają oddzielnie i oddzielnie reprezentowane są autonomicznej koszykarskiej lidze Łotwy. Mariusz Sobacki zdobywa 1 punkt rzutu wolnego, 27 do 18. Laksa, Purniz i proszę Państwa Bondars, który pojawił się na boisku, zdobywa 3 punkty. 27 do 21 prowadzi zespół gospodarzy. Robert Kościuk.
Bardzo ładne podanie Tomasza Jankowskiego. Nieobstawiony Andrzej Wierzgacz wykorzystuje to podanie od kapitana drużyny włocławskiej. Zdobywa 2 punkty. Purnis 2 punkty. Pierwsze punkty tego młodziutkiego zawodnika. Sporo zmian w drużynie łotewskiej. Również na boisku oglądamy 22-letniego Jurisa Wezwagarasa z numerem 15. Griszczuk sam do końca i Igor Griszczuk zdobywa pierwsze 2 punkty, swoje 2 punkty w tym meczu. 31 do 23. Jeszcze 9 minut do zakończenia pierwszej połowy. Kolejna i kolejna udana próba Bondarsa. To druga próba tego zawodnika, który na parkiecie przebywa może niespełna 2 minuty. 31 do 26, 5 punktów przewagi Nobilesu. Griszczuk, przy nim Purnis o tablicę i Igor Griszczuk zdobywa 2 punkty. Purnis sam, przy nim Jankowski, fauluje Kristapsa Purnisa. Będą rzuty wolne. Zmiana w zespole Nobilesu Azoty. Ryan Jamison za Andrzeja Wierzgacza. No nie wiadomo, jak długo jeszcze Ryan Jamison będzie występował w drużynie z Włocławka, bowiem prowadzono negocjacje z zawodnikiem, innym zawodnikiem amerykańskim, Jeffreyem Sternem. A proszę Państwa, za 3 punkty Kristaps Purnis. To już 4. udana próba drużyny z Rygi z rzutu za linii 6 metrów 25 centymetrów. 4 punkty przewagi Nobilesu Azoty. Kościuk faulowany. A wracając do Ryana Jamisona i Jeffreya Sterna, to negocjacje zostały zerwane przez menedżera Jeffreya Sterna i prawdopodobnie w najbliższy czwartek we Włocławku pojawi się kolejny kandydat do gry w drużynie Nobilesu Azoty, Charles Claxton, 26-letni zawodnik środkowy, bardzo wysoki, 2 metry 14 centymetrów wzrostu. Claxton wystąpił 3 razy w zespole Boston Celtics w lidze NBA, zdobył 2 punkty, a przed tym sezonem był również próbowany w drużynie Utah Jazz, ale nie znalazł się w składzie tego zespołu. No i prawdopodobnie w czwartek pojawi się we Włocławku i być może wzmocni drużynę Nobilesu Azoty. Po 2 zdobytych punktach rzutów wolnych Roberta Kościuka, 35 do 29 prowadzi Nobiles Azoty. Akcja ASK Ryga. Laksa podawał do Wezwagarasa i Wezwagaras faulowany. Faulował Ryan Jamison. Wezwagaras za linii końcowej. Podanie, odbita piłka od Jamisona i jeszcze raz wznawia zawodnik z Rygi. Wezwagaras. Stelmachers. Purnis, jeszcze raz Stelmachers. Podanie Wezwagaras do Laksy. Przy nim Jankowski. Wezwagaras gubi piłkę, ale jeszcze Bondars. Stelmachers, Wezwagaras, nieudany rzut, Jamison, Griszczuk, ale tylko 2 zawodników Nobilesu, musi poczekać na Kościuka, Kościuk, nieudana tym razem próba rzutu za 3 punkty, ale Jamison, który zebrał piłkę, faulowany pod koszem, przewinienie Bondarsa, to pierwsze przewinienie tego zawodnika i Ryan Jamison wykonuje rzuty wolne. Pierwsza nieudana próba, bardzo słaba skuteczność rzutów wolnych zawodników Nobilesu Azoty. Sporo nieudanych prób, teraz 2 nieudane próby Jamisona. Już Stelmachers wyprowadza akcję Rygi, ale Sobacki przejmuje piłkę, Griszczuk z Kościukiem. I Robert Kościuk zdobywa 2 punkty. 37 do 29 prowadzi Nobiles Azoty. To już 13 punktów Roberta Kościuka.
Ponownie Kościuk. Przedarł się tam przez Stelmachersa do Griszczuka. Griszczuk, przy nim dwóch zawodników, Purnis i Bondars. Faulowany przez Bondarsa Igor Griszczuk. To drugie przewinienie 24-letniego zawodnika, a większość tych koszykarzy również występuje w reprezentacji Łotwy. Ponownie na parkiecie Edgar Sneps z numerem 9 Igor Griszczuk. Rzuty wolne. Skutecznie 5 punkt Igora Griszczuka. Sześć punktów Igora Griszczuka, 10 punktów przewagi Nobilesu Azoty. Jeszcze 6 minut 40 sekund do zakończenia pierwszej połowy. Kościuk. Griszczuk. Uspokaja akcję. Czeka. Partner się ustawion. Jankowski. Sobacki. Decyduje się na rzut za trzy punkty. Zatańczyła piłka na obręczy i Mariusz Sobacki po raz drugi trafia za linię 6 metrów 25 centymetrów. 8 punktów tego zawodnika. Przewaga Nobilesu Azoty rośnie do 13 punktów. Bondars. Bagackis, Purnis i Kristaps Purnis również po raz drugi trafia za 3 punkty. 5 udanych rzutów za 3 punkty zespołu ASK Ryga, 4 Nobilesu Azoty, 10 punktów przewagi zespołu włocławskiego. Teraz Tomasz Jankowski nie wykorzystuje idealnej sytuacji, szybka kontra, ale naprawia swój błąd, zbijając piłkę z obręczy po rzucie Snepsa. Griszczuk, Kościuk. Na pewno zwycięstwo Nobilesu Azoty przybliży tę drużynę do awansu do grona ćwierćfinalistów w europejskim pucharze. Griszczuk, Sobacki błyskawicznie odbił piłkę do Jamisona, a ten nie trafia. Snaps, Purnis. Najwyżej i najskuteczniej wyszedł do piłki Tomasz Jankowski. Jeszcze przewinienie Edgarsa Snepsa, to pierwsze przewinienie tego zawodnika. Rzuty wolne wykonywać będzie Tomasz Jankowski, który do tej pory zdobył 11 punktów. Tomasz Jankowski. Udana próba. Jak na razie ten zawodnik i Igor Griszczyk, który dwukrotnie wykonywał wolne najskuteczniej w tym fragmencie, w tym elemencie gry. To już piąta udana próba rzutu wolnego Tomasza Jankowskiego. 13 punktów tego zawodnika, podobnie jak Roberta Kościuka. To dwaj najskuteczniejsi koszykarze jak do tej pory w drużynie gospodarzy. Purnisa zmienia Robert Stelmachers. Tak jak wspominałem, dużo, sporo zmian, praktycznie oprócz Sandisa, Waltersa, wszyscy zawodnicy ASK Ryga już zaprezentowali się włocławskiej publiczności. Skorzystał trener Zeltins z 9 koszykarzy, a teraz kolejny zawodnik Nobilesu Azoty na parkiecie z numerem 13. Wojciech Pietrzak, 21 lat, zmienił Mariusza Sobackiego, a Iwar Slepa wykonuje rzuty wolne, pozyskany w tym sezonie do drużyny. Spore doświadczenie, 31 lat, 2 metry, 2 centymetry wzrostu. Wykorzystuje jeden rzut, ale jeszcze skuteczna dobitka Bagackisa i 44 do 35 prowadzi Nobiles Azoty. 9-punktowa przewaga drużyny gospodarzy. Griszczuk. Kościuk.
Jeszcze tylko 8 sekund do oddania rzutu. Kościuk nie trafia. Jamison próbował zebrać, ale Liepa był najskuteczniejszy. Faulowany teraz przez Jamisona Bagacki. Z 2 punkty zaliczone. To już trzecie przewinienie Ryana Jamisona, który nie występuje od początku tego spotkania. 4 minuty 16 sekund do zakończenia meczu. Już trzykrotnie faulował Amerykanin, a Bagacki, który zdobył do tej pory 8 punktów, wykorzystuje dodatkowy rzut wolny. 9 punktów tego zawodnika, 44 do 38. Griszczuk. Nie trafia Igor Griszczuk. Snaps. Zbiera piłkę, przewinienie Andrzeja Wierzgacza. Faulowany rozgrywający Robert Stelmachers. To drugie przewinienie Wierzgacza. 44 do 38. Niespełna 4 minuty do zakończenia pierwszej połowy. Mówiłem o nowych pozyskanych zawodników w drużynie łotewskiej. To nie tylko Ivar Sliepa, ale także Martis Bondars, który powrócił ze Stanów Zjednoczonych po 4 latach studiów w koledżu. No a także kilku innych zawodników pozyskanych do drużyny mistrza Łotwy. Stelmachers nie wykorzystuje pierwszego rzutu wolnego. Tym razem udana próba. 5 punkt tego zawodnika. 44 do 39. Zmalała przewaga Nobilesu Azoty. Igor Griszczuk. Kościuk. Daleko. Wysoko rozgrywa piłkę. Jankowski. Nieudany rzut. Zbierają zawodnicy z Łotwy. Trener Wojciech Kobielski już wskazuje, prosząc o czas. Akcja Snepsa nieskuteczna na szczęście dla zawodników z Włocławka. Kościuk do Griszczuka za 3 punkty. Nie trafia Igor Griszczuk, nie najlepiej dysponowany rzutowo w pierwszej części meczu ten zawodnik. 6 punktów zaledwie. Snaps bardzo ostro przedzierał się, nie trafił. Nie ma punktów dla drużyny ASK Ryga. Nadal 44 do 39. I teraz właśnie trener Wojciech Kobielski wykorzysta czas. Drugi czas wykorzystał trener gospodarzy Wojciech Kobielski. Wojciech Pietrzak z kolei wykonuje rzuty wolne. No i tak jak wspominałem, ta skuteczność nie najlepsza. Wojciech Pietrzak nie wykorzystuje pierwszego rzutu. Nadal 44 do 39. Drugi rzut również nieudany. I Stelmachers wyprowadza akcję drużyny ASK Ryga. Bagacki, Jankowski, Kościuk. Bardzo ładne podanie do Pietrzaka. Ten oddał jeszcze piłkę do Wierzgacza, chyba niepotrzebnie. Zbyt koronkowa akcja drużyny Nobilesu Azoty. Przewinienie Iwarsa Liepy. To trzecie przewinienie tego zawodnika. Po raz kolejny szansa na zdobycie punktów rzutów wolnych. Tym razem Andrzej Wierzgacz zdobył do tej pory 3 punkty. Dobry początek meczu tego zawodnika. Wyeliminował z gry praktycznie Ajnarsa Bagackisa. A po raz kolejny oglądamy niewykorzystany rzut wolny. 2 rzuty niewykorzystane Jamisona, a potem 2 rzuty Pietrzaka. Teraz 2 niewykorzystane rzuty Wierzgacza. No sporo się, proszę Państwa, tych straconych punktów nazbierało, gdyby policzyć tylko niewykorzystane rzuty wolne. Stelmachers próba za 3 punkty. Nikt nie zbiera. Po raz kolejny zresztą brakuje zbiórki w obronie pod tablicą Nobilesu Azoty. Drugie przewinienie Tomasza Jankowskiego i Janis Azacis, najwyższy z przebywających na boisku zawodników drużyny łotewskiej. 2 metry 13 centymetrów wzrostu, wykonuje rzuty wolne. 2 punkty do tej pory Azacis zdobył, ale rzut wolny również wykonany nieskutecznie. Jeszcze jeden rzut Azacisa.
3 punkty tego zawodnika, 44 do 39 prowadzi Nobiles Azoty. Kościół, Griszczuk, wypada piłka, odbita od obręczy, 2,5 minuty do zakończenia spotkania. Tylko 4 punkty przewagi drużyny Nobilesu Azoty, a przy piłce goście. Bagackis do Stelmachersa, przy nim Sobacki. Bagacki szuka sobie pozycji, ale jak na razie nie może znaleźć pozycji do rzutu za linii 6 metrów 25 centymetrów. Stelmachers. Mało czasu, zaledwie 5 sekund do oddania rzutu. Nieudany rzut, ale również pierwsza fatalna, druga również fatalna dobitka Azacisa. Andrzej Wierzgacz ostatecznie zbiera piłkę i Robert Kościuk spokojnie rozpoczyna akcję drużyny gospodarzy. Mariusz Sobacki, Jankowski, mocno napierany tam przez Iwarsa Liepę. I Mariusz Sobacki, trzecia udana próba za 3 punkty tego zawodnika. Już 11 punktów, 47 do 40. Ponownie wzrosła nieco przewaga gospodarzy. Znowu nie zbierają zawodnicy Nobilesu tej piłki. Ponownie najlepiej Janis Azacis, ale na szczęście Azacis nie wykańcza skutecznie akcji po zbiórce i nadal wynik bez zmian. 7-punktowe prowadzenie Nobilesu Azoty. Robert Kościuk, Jankowski, Griszczuk. Wierzgasz do Sobackiego. Próba za 3, nie trafia. Kościuk czy Stelmachers? Stelmachers, Bagacki sam bez problemu miesza piłkę w koszu. Einars Bagackis. 11 punktów tego zawodnika, 47 do 42. Robert Kościuk, już tylko 46 sekund do zakończenia pierwszej połowy. 5 punktów przewagi drużyny Nobilesu Azoty. Griszczuk do Kościuka. Kościuk przedzierał się sam w dobrej pozycji, tam był Wierzgacz. Griszczuk, nie jednak Bagacki, podanie do Purnisa. I kolejne 2 punkty. Już tylko 3 punkty przewagi drużyny gospodarzy. 10 punktów 19-letniego Kristapsa Purnisa. Spokojnie, sam nieatakowany, niepokojony przez nikogo. Zdobywa punkty. Tomasz Jankowski. Walka pod tablicą. Przewinienie, przerwana akcja przez sędziego, odpychał pod koszem Andrzej Wierzgacz. To trzecie przewinienie tego zawodnika. Będą rzuty wolne, które wykonywać będzie Einars Bagackis, zdobywca 11 punktów. Dwunasty punkt Bagackisa. 29 lat, 1,96 wzrostu, spore doświadczenie, 2 wykorzystane rzuty, tylko punkt przewagi, ostatnie 2 sekundy spotkania, Kościuk i proszę Państwa, w ostatniej sekundzie Robert Kościuk zdobywa 2 punkty i tak Nobiles Azoty prowadzi do przerwy z drużyną ASK Ryga 49 do 46. Trzecia minuta drugiej części spotkania na tablicy świetnej remis 51 do 51. Nie najlepszy początek drużyny włocławskiego Nobilesu. Stracili oni przewagę 4 punktów, którą uzyskali do przerwy po udanym rzucie Roberta Kościuka w ostatniej sekundzie pierwszej połowy spotkania. Igor Griszczuk za 3 punkty i Igor Griszczuk trafia. Zawodnik ten zdobył tylko 6 punktów do przerwy. To bardzo mało jak na tego super snajpera. Teraz pierwsze punkty po przerwie Igora Griszczuka i prowadzenie Nobilesu Azoty 54 do 51. Bagackis bardzo szybko rewanżuje się. 16 już punktów Einarsa Bagackisa. Drugi udany rzut za linii 6 metrów 25 centymetrów. W sumie 6-krotnie za 3 punkty trafiali koszykarze z Łotwy i 3-krotnie skutecznie ten element gry wykonywali
zawodnicy Nobilesu Azoty. W Nobilesie najbardziej szwankowały rzuty wolne, bowiem w pierwszej połowie z 22 zaledwie 12 wykorzystali zawodnicy z Włocławka. Laksa, przy nim Wierzgacz, sam do końca i zdobywa 2 punkty. Ponownie remis, 56 do 56. Janis Laksa, zdobył ten zawodnik do tej pory 4 punkty. Kościuk, Griszczuk, podanie nie dotarło do Jankowskiego. Przeciął je właśnie wspomniany wcześniej Janis Laksa i za linii końcowej Robert Kościuk rozpoczyna akcję gospodarzy. Sobacki za 2 punkty z linii trafia Mariusz Sobacki. 14 punktów tego zawodnika. Dwupunktowe prowadzenie Nobilesu Azoty. Stelmachers. Laksa. I trafia Kościuk, zbija do Sobackiego. Szybko na lewą stronę do Jankowskiego. Ten faulowany przez Laksę zdobywa 2 punkty. Tomasz Jankowski będzie jeszcze wykonywać dodatkowy rzut wolny. Już 15 punktów Tomasza Jankowskiego. Bardzo ładna akcja, mocno napierany przez Laksę. Poradził sobie, niezwykle zadowolony kapitan reprezentacji Polski. Zdobył 2 punkty. A na początku tej drugiej połowy mocno we znaki dał się koszykarzom Nobilesu. Iwars Liepa z numerem 12 zdobył 5 punktów już na samym wstępie drugiej części meczu. Tomasz Jankowski wykorzystuje dodatkowy rzut wolny. 16 punktów tego zawodnika, 61 do 56. Znowu nieco Nobiles Azoty odskoczył. Bagackis za 3 punkty i proszę Państwa, druga udana próba tego zawodnika, 19 punktów Bagackisa. Igor Griszczuk wykorzystuje podanie i doskonale po indywidualnej akcji zdobywa punkty. Faulowany jeszcze będzie wykonywać dodatkowy rzut wolny. 6 punktów, jak mówiłem, do przerwy tego zawodnika. Po przerwie Igor Griszczuk zdobył już 7 punktów, choć obie drużyny grają zaledwie 4,5 minuty. Zmiana w drużynie włocławskiego Nobilesu. Na boisku pojawił się z numerem 15 Przemysław Klimczak, a Igor Griszczuk wykorzystuje dodatkowy rzut wolny. 64 do 59. Bagackis. Sam długo Stelmachers za 3 punkty. Nieudana próba, zbiera Laksa. Jeszcze Stelmachers. Bagackis. Stelmachers. Gubi piłkę. Rozgrywa jeszcze raz akcję drużyny łotewskiej. Snaps do Stelmachersa. Sporo czasu. Jeszcze 14 sekund do oddania rzutu. Bagackis. Faulowany przez Przemysława Klimczaka. Pierwsze przewinienie tego zawodnika, a drugie przewinienie zespołu w tej części gry. Bagackis. Już szybko otrzymał piłkę od Liepy. Przedzierał się tam, faulowany, jeśli dobrze zauważyłem, przez Mariusza Sobackiego. Tak, to już trzecie przewinienie zawodnika Nobilesu Azoty i Einars Bagackis wykonywać będzie 2 rzuty. 19 punktów tego koszykarza do tej pory, 20 punkt. I jak na razie w obu zespołach gra najskuteczniej, choć po pierwszej połowie skuteczniejsi od niego byli zarówno Kościuk, jak i Tomek Jankowski. Griszczuk, 3 punkty przewagi Nobilesu Azoty. Faulowany Igor Griszczuk przez Edgarsa Snepsa i jest to już czwarte przewinienie tego 24-letniego zawodnika. Jankowski, Kościuk. To Griszczuka
Griszczok sam z pół dystansu, bardzo nieudany rzut, ale jeszcze wywalczył piłkę. Kościuk za trzy punkty i trafia. Robert Kościuk, trzecia udana próba, pierwsze punkty. 20 punktów rozgrywającego Nobilesu Azoty. Stelmacher do Bagackisa. Przedziera się sam, faulowany przez Przemysława Klimczaka. No i zaledwie w ciągu minuty gry po raz drugi fauluje Przemek Klimczak. Czwarte przewinienie zespołu Nobilesu Azoty, również cztery przewinienia w drugiej połowie AS Karyga. Bardzo ładny zwód i przejście Iwarsa Liepy. Dwa punkty tego zawodnika. To najskuteczniejszy po Bagackisie koszykarz z Rygi. 14 punktów. Klimczak, Kościuk. Czekał na podanie Griszczuk, ale Kościuk sam o tablicę i zdobywa dwa punkty Robert Kościuk. 22 punkty tego koszykarza. Stelmacher w charakterystycznym dla siebie stylu. Dwie takie akcje oglądaliśmy w pierwszej połowie tego zawodnika. Griszczuk mocno atakowany przez dwóch zawodników. Przez Snepsa i Liepę. I za linii końcowej rozpocznie akcję Nobiles Azoty. Robert Kościuk prosi o przerwę, by zawiązać buta. Zmiana w obu zespołach, w drużynie AS Karyga. Na boisko wchodzi Janis Azakis z numerem 5, a za Roberta Kościuka po raz pierwszy w tym spotkaniu z numerem 7 Daniel Stec. Również opuszcza boisko Przemysław Klimczak, powraca Andrzej Wierzgacz. Stec, Griszczuk. Griszczuk, Wierzgacz. Dobija Andrzej Wierzgacz po akcji Igora Griszczuka. Jeszcze teraz przejęcie piłki. Tomasz Jankowski, Griszczuk, szansa na zwiększenie dystansu, ale nie dociera podanie przecięte przez Liepę. No, ten zawodnik bardzo dobrze gra w drugiej części spotkania, a Azakis zdobywa dwa punkty, już pięć punktów tego koszykarza, może dopiero, biorąc pod uwagę, że występuje na pozycji środkowego. 71-67, czteropunktowe prowadzenie Nobilesu. 12,5 minuty do zakończenia spotkania. Griszczuk, Stec, Wierzgacz. Stec, Griszczuk. Teraz coraz więcej grają na Igora Griszczuka zawodnicy Nobilesu. No i przynosi to efekt, dwa punkty Igora Griszczuka. Po przerwie 10 punktów tego zawodnika, 73-67. W sumie Griszczuk zdobył w spotkaniu do tej pory 16 punktów. Kolejna zmiana w drużynie AS Karyga. Na boisku Bondar z numerem 13. Podobnie jak w pierwszej połowie i w drugiej, trener Zelcis często dokonuje zmian. 9 zawodników aż występowało na parkiecie we Wrocławku, poza Sandisem Waltersem, wszyscy zawodnicy. Bagackis rozpoczyna akcję Nobilesu Azoty, ale jeszcze sędzia przesuwa tam Andrzeja Wierzgacza. Bagackis szuka partnerów do Azazisa. Stelmachers, przy nim Stec. I proszę Państwa, Bagacki za dwa punkty. To już 23 punkt tego zawodnika. 4 punkty przewagi gospodarzy. Stec, Griszczuk, Sobacki. Do Jankowskiego podanie po rękach Stelmachersa i piłka dla Nobilesu Azoty. Igor Griszczuk. Jeszcze 11 minut 50 sekund do końca meczu. Czteropunktowe prowadzenie Nobilesu Azoty. Griszczuk o tablicę zbiera, Wierzgacz dobija. Jeszcze walczy o piłkę i
Piłka dla zespołu gospodarzy. Zmiana w drużynie Nobilesu Azoty. Boisko opuści Daniel Stec. Ponownie Robert Kościuk na placu gry. I to właśnie Robert Kościuk wznawiać będzie akcję drużyny gospodarzy. Jankowski, Kościuk. Sobacki. Griszczuk. Kościuk. Faul Andrzeja Wierzgacza. Tracą piłkę koszykarze Nobilesu i proszę Państwa, jest to już czwarte przewinienie Andrzeja Wierzgacza. Cztery przewinienia Wierzgacza, cztery przewinienia Snepsa w drużynie ASK Ryga, po trzy przewinienia do tej pory Jamison i Sobacki w drużynie Nobilesu, a w drużynie gości Laksa i Liepa. Snaps. Indywidualna akcja tego zawodnika. 6 punktów tego koszykarza. Już tylko 2 punkty przewagi Nobilesu. Jankowski. I są 2 punkty Tomka Jankowskiego. Bagacki z lewej strony. Próba rzutu za linię 6 metrów, 25 centymetrów nieudana. Robert Kościuk faulowany przez Telma Hersa. Mecz niezwykle ważny, bo przypomnę, że Ryga na drugim miejscu z 8 punktami. Nobiles tylko 1 punkt mniej, ale na 5 przedostatnim miejscu w tabeli. Jedynym zespołem, który nie wygrał do tej pory meczu w rozgrywkach grupy A Puchary Europy, jest macedoński Godel Rabotnicki z Skopje. Właśnie ten zespół przegrał we Włocławku z Nobilesem Azoty 76-82. Również pokonany z parkietu zszedł zespół z Cavolini Pesaro. Drużyna włoska przegrała 87-93 z Nobilesem. Z Cavolini na 4 miejscu, również 7 punktów. No nieco słabiej niż moglibyśmy się spodziewać. Spisuje się zespół włoski. Sobacki, próba rzutu za 3 punkty, ale tam faulowany w środku Igor Griszczuk. Trzecie przewinienie Bondarsa. I 6 przewinienie zespołu gości w drugiej połowie meczu. Za linii końcowej Igor Griszczuk. Jeśli Nobiles wygra to spotkanie, zrówna się punktami z ASK Ryga. A przypomnę, że w pierwszym meczu włocławianie przegrali różnicą 8 punktów, 103-95. To było we wrześniu w Rydze, a 10 grudnia poznamy 4 zespoły, które awansują do ćwierćfinału Pucharu Europy. Zamieszanie, Stelmachers. Na szczęście dla Nobilesu niedokładnie podawał do Liepy. Wyprowadzany atak przez Nobiles Azoty, przerwany przez jednego z zawodników z Łotwy, i Robert Kościuk wyprowadza kolejną akcję drużyny Nobilesu. 75-71. 4 punkty przewagi gospodarzy. Griszczuk faulowany przez Edgarsa Snepsa. To 5 przewinienie tego zawodnika. Opuszcza Edgar Snaps. 24-letni zawodnik opuszcza boisko po 5 przewinieniu. Igor Griszczuk wykonywać będzie oczywiście 3 rzuty, bowiem został sfaulowany przed linią 6 metrów 25 centymetrów. Snaps. Zaledwie 2 punkty zdobył w tym meczu Igor Griszczuk. Do tej pory 16, z czego 10 po przerwie. No i teraz szansa, aby wykorzystać rzuty wolne, które były głównym mankamentem obok słabych zbiórek w obronie drużyny włocławskiej. Igor Griszczuk wykorzystuje pierwszy rzut wolny. Olbrzymie doświadczenie, 32 lata, 1,94 wzrostu. Już kilka sezonów w drużynie z Włocławka. Druga próba Griszczuka nieudana. Igor Griszczuk jeszcze występował przecież w zespole Nobilesu
kiedy ten grał w poprzedniej edycji Pucharu z Broceni Ryga. I Bagacki za 3 punkty. Ponownie niweluje przewagę Nobilesu. 77 do 74 prowadzą gospodarze. Jankowski. Wierzgacz walczy o piłkę. Jankowski jeszcze tam się pośliznął. I Azakis najbliżej piłki wyprowadza ze Stelmachersem akcję drużyny ASK. Purnis, złe podanie, Wierzgacz, Griszczuk. Jeszcze 9 minut do zakończenia spotkania. 3-punktowe prowadzenie gospodarzy. Podanie do Jankowskiego. Jankowski faulowany przez Iwarsa Liepę. 4. przewinienie tego bardzo groźnego zawodnika, który zdobył 14 punktów. Olbrzymie doświadczenie, 31 lat, 2 metry, 2 centymetry wzrostu tego koszykarza. Pozyskany w tym sezonie. Podobnie zresztą jak Janis Laksa, 29-letni koszykarz, którego oglądaliśmy w pierwszej połowie meczu. Tomasz Jankowski nie wykorzystuje pierwszego rzutu. Drugim już znacznie lepiej. 19 punktów Tomka Jankowskiego, 4 punkty przewagi Nobilesu Azoty. 78 do 74. Bagacki z numerem 12 Iwars Liepa. 2 punkty, faulowany jeszcze, będzie rzut wolny. 78 do 76 prowadzi zespół Nobilesu Azoty. Mariusz Sobacki. Już 4 przewinienia, podobnie jak Andrzej Wierzgacz. Iwars Liepa wykorzystuje dodatkowy rzut wolny. 17 punktów tego zawodnika. Kościuk do Sobackiego. Sobacki, Kościuk. 1 punkt tylko przewagi gospodarzy. Sobacki nie rzuca, nie zdecydował się na rzut. Za 3 punkty Tomek Jankowski popełnia błąd 3 sekund. I już drużyna mistrza Łotwy wyprowadza akcję. No i ma szansę wyjść na prowadzenie. 78 do 77 prowadzi Nobiles Azoty. Bagacki z pół dystansu i trafia. Prowadzenie zespołu ASK 79 do 78. No niedobrze rozwija się sytuacja na boisku w hali Osiru we Wrocławku. Jankowski, napierany, piłka dla Nobilesu, czas dla trenera Wojciecha Kobielskiego. Posłuchajmy tego, co przy prowadzeniu zespołu z Rygi, jednopunktowym prowadzeniu, ma trener Wojciech Kobielski do opowiedzenia swoim zawodnikom, a Bagacki, który zdobył punkty wyprowadzające na prowadzenie drużyny z Rygi, zdobył już 28 punktów. Defense, rebound, rebound. Ale panowie, zgadzajcie to sobie. Ciemno. No mówię, no powinien coś to robię, to sama, no to sama. Słuchajcie, Robert, Igor, Andrzej, poczekaj chwilę. Robert, Igor, stań kilka razy na centra. Tomek, jak będziesz po stronie z tym, z Igorem, zejdź troszeczkę. Zejdź wyżej, tak, wyjdź. Zostawić Igora na stronie, niech gra z tym małym. Tomka, tak. Majster, słyszysz? Tomek gra po stronie z Igorem. Igor tam niech zagra na centra kilka razy z tym małym. Także mu tam nie wbiegajcie. I dawaj, panowie. Walczymy, chłopaki, walczymy. Posłuchaliśmy kilku uwag trenera Wojciecha Kobielskiego. Na początku fragmenty uwag do Ryana Jamisona, który zmienił Andrzeja Wierzgacza. No przede wszystkim Jamison ma zbierać w obronie. Sobacki. Również trener Kobielski zalecał zmianę pozycji koszykarzy Igora Griszczuka i Tomasza Jankowskiego. A Bagacki za 3 punkty i proszę Państwa, już 4 punkty przewagi. 82 do 79 po 2 udanych akcjach Bagackisa. Najpierw za 2 punkty, teraz za 3 i prowadzenie 84 do 78 ASK Ryga. Sporo chaosu pod koszem, walka o piłkę, Jankowski ze Stelmachersem.
Bagacki zdobył już 31 punktów. Tomasz Jankowski wykonywać będzie rzuty wolne. Trzecie przewinienie rozgrywającego ASK Ryga Roberta Stelmachersa. Trener Kobielski wspominał przed meczem, o czym mówiłem w pierwszej połowie spotkania, że trzeba wyeliminować z gry Bagackisa i w pierwszej połowie, przynajmniej w pierwszej części się to udawało. Co prawda później Bagackis nieco się rozegrał, zdobył 13 punktów, ale po przerwie, proszę Państwa, zdołał już zdobyć 18 punktów. Dwukrotnie udane rzuty Tomasza Jankowskiego. 21 punktów tego zawodnika. Bagackis, próba podania do Liepy. Jeszcze Bagackis utrzymał się przy piłce. Stelmachers, nie spieszą się teraz koszykarze z Rygi. 7 minut do zakończenia spotkania, jeszcze dużo czasu. I nieporozumienie Bagackisa z Purnisem. Złe podanie Bagackisa i Gryszczuk z Kościukiem. 2 punkty przewagi drużyny ASK Ryga, 82-80. A wydawało się, proszę Państwa, w pierwszej połowie, kiedy w 14 minucie Nobiles prowadził już 13 punktami, 42-29, że nie powinno być problemów z wygraniem tego meczu. Błąd Tomasza Jankowskiego, traci piłkę, ale na szczęście Kościuk odzyskuje od Stelmachersa piłkę już Igor Griszczuk pod koszem drużyny z Rygi. Kościuk, Sobacki, próba za 3 punkty, nieudana, nie zbierze tej piłki Tomasz Jankowski. Wysoko odbita od obręczy i Stelmachers na 6 minut 25 sekund do zakończenia meczu spokojnie wyprowadza akcję zespołu ASK Ryga. Bagackis, przy nim Jamison. Błąd kroków zawodnika z Łotwy i Robert Kościuk wznawia akcję gospodarzy. Cały czas dwupunktowa przewaga. Fragment, dłuższy fragment gry bez punktów po obu stronach. Robert Kościuk. 31 punktów w meczu ligowym z 10,5 Poznań w Poznaniu. Wygrany przez Nobiles. Nobiles na 5. miejscu w ligowej tabeli. Również na 5. miejscu w rozgrywkach grupy A Pucharu Europy. Rzut Kościuka, jeszcze Jankowski podaje do Sobackiego, faulowany. Przewinienie Roberta Stelmachersa. To już czwarte przewinienie tego zawodnika. Mariusz Sobacki wykonywać będzie rzuty wolne. No ale oczywiście 5. miejsce w lidze to co innego. Już 5. miejsce w Pucharze Europy, bowiem w Pucharze Europy w grupie A występuje 6 zespołów. No w rozgrywkach ligowych 14, 24 punkty Nobilesu. O czas poprosił trener zespołu łotewskiego, Janis Zeltis. Zagrajmy, spróbujmy zagrać do kosza, panowie, do kosza, bo nam nie siedzi. Zagrajmy jeden na jeden, względnie na wysoki. Mariusz! Mariusz! Spróbuj teraz po złodzie wejść, spenetrować, bo na razie nam nie siedzi, to te podmęczeni jesteśmy. Spróbujmy wchodzić, bo wszystko rzucamy, panowie. Że cały czas gwiazd, gwiazd, gwiazd. Game 1-1. Game. Gramy, panowie, spokojnie, każda piłeczka ważna, bronimy. Jeśli jest okazja do kontry, jeśli nie, to ustawiamy. No jest ciężko, ale jest na remisie, no może... Tak. Dawaj. Dawaj, walczymy, panowie. Hej. O czas poprosił trener drużyny łotewskiej, a my słuchaliśmy uwag selekcjonera drużyny Nobilesu Azoty Wojciecha Kobielskiego. Mariusz Sobacki w poprzednim sezonie reprezentujący barwy Browarów Tyskich Bobry Bytom. Od tego sezonu w Nobilesie Azoty Włocławek. Właśnie Bobry Bytomskie przewodzą w ligowej tabeli z 27 punktami przed Mazurszanką. Również 27 punktów, 3 punkty straty Nobilesu Włocławek. Sobacki nie wykorzystuje pierwszego rzutu. Jeszcze raz i jeszcze raz nieudana próba. Faul przy walce o piłkę Tomasza Jankowskiego. Trzecie przewinienie kapitana drużyny włocławskiej. No szkoda, że Mariusz Sobacki nie wykorzystał żadnego z rzutów. Nadal
dwa punkty przewagi drużyny ASK Ryga, 82 do 80. No i oczywiście po faulu dwa rzuty wykonywać będzie Einars Bagackis. Już 31 punktów tego zawodnika. Wykorzystuje rzut wolny. No, Bagackis odgrywa tu pierwszoplanową rolę. To już 32 i 33 punkt tego zawodnika. To on właśnie przyczynił się do zwycięstwa zespołu z Rygi w pierwszym meczu. Trafił aż 4 razy za 3 punkty. Zdobył w sumie 32 punkty, czyli tylko o 1 punkt mniej jak do tej pory we Wrocławku. Igor Griszczuk niweluje przewagę z 4 do 2 punktów drużyny ASK Ryga, a po raz 5 faulował Ivars Liepa. Bardzo groźny zawodnik opuszcza boisko w tym spotkaniu. Zdobył aż 19 punktów, a Igor Griszczuk jeszcze wykonuje dodatkowy rzut wolny. 5 minut 42 sekundy do zakończenia meczu. 84 do 83 prowadzi zespół mistrzów Łotwy. Igor Griszczuk wykorzystuje rzut wolny. 21 punktów Griszczuka, 21 punktów Jankowskiego i 22 Kościuka. A Bagackis po indywidualnej akcji przedarł się tam i, proszę Państwa, zdobył kolejne 2 punkty. Griszczuk do Jamisona. Jamison bardzo mało widoczny, zresztą niedużo przebywał na parkiecie. Jankowski zbiera, tam ucierpiał przy tym starciu Stelmacher, a Robert Kościuk za 3 punkty doprowadza do remisu. Na 5 minut do końca meczu na tablicy świetny remis, 86 do 86. 25 punktów Roberta Kościuka, czwarta udana próba za linii 6 metrów 25 centymetrów. Bagacki, Stelmacher, Laksa. Jankowski zbija piłkę, ale jeszcze faul kapitana drużyny wrocławskiej. Jest to już czwarte przewinienie Tomasza Jankowskiego. No niedobrze, proszę Państwa, bowiem również już 4 przewinienia na swoim koncie mają Mariusz Sobacki i Andrzej Wierzgacz. Już nie będą mogli tak skutecznie grać zawodnicy w obronie, a Jan Sazakis wykonuje rzuty wolne. Do tej pory niewiele, bo tylko 5 punktów. Szósty punkt Azakisa. 87 do 86. Ponownie na prowadzenie wychodzi drużyna ASK Ryga. Jeszcze raz Azakis i jeszcze raz wykorzystuje rzut wolny. 7 punktów tego koszykarza. Kościół, Griszczuk. Sobacki. Jankowski. Sobacki za 3 punkty. I trafia Mariusz Sobacki. Również czwarta udana próba Mariusza Sobackiego za 3 punkty. 17 punktów popularnego Baxtera, czyli Mariusza Sobackiego. Bagackis tym razem nie trafia. 89 do 88 prowadzi Nobiles i koszykarze gospodarzy przy piłce. Kościuk do Griszczuka. Griszczuk, zwód, przy nim Purnis, jeszcze raz do Kościuka. Jeszcze 10 sekund do oddania rzutu. Robert Kościuk, Igor Griszczuk. Błąd kroków Griszczuka. No i w takiej nie najlepszej sytuacji gospodarze tracą piłkę. Z boku Stelmacher i Purnis. Jeszcze 3 minuty i 35 sekund do końca spotkania. Laksa do Purnisa. Stelmacher. Purnis. Stelmacher. Zbijają koszykarze Nobilesu piłkę. Robert Kościuk pędzi, ale nie ma tam partnerów. Wycofał do Tomasza Jankowskiego. Griszczuk. Niewiele ponad 3 minuty do zakończenia spotkania. Jednopunktowe prowadzenie gospodarzy. Sobacki uratował piłkę, odbita jeszcze od Laksy i za linii końcowej rozpocznie zespół Nobilesu Azoty. Zmiana w drużynie gospodarzy.
Na boisku ponownie Andrzej Wierzgacz, a parkiet opuszcza Ryan Jamieson. Ryan Jamieson, który nie zdobył w tym spotkaniu żadnego punktu, no i niewiele zebrał piłek zarówno w obronie, jak i w ataku. Tomasz Jankowski, Robert Kościuk. Jankowski, Griszczuk. Igor Griszczuk. 23 punkty tego zawodnika. Purnis, sam faulowany, jednak wcześniej gwizdek sędziego, przewinienie Igora Griszczuka. Ale to dopiero drugi faul tego zawodnika. A Kristaps Purnis, który do tej pory zdobył 10 punktów i to wszystkie w pierwszej części meczu, wykonuje rzuty wolne. Drużyna z Rygi po ubiegłorocznych rozgrywkach w lidze zajmowała drugie miejsce, ale w play-off 4-1 w półfinale pokonała inny zespół z Rygi, Liners, a w finale Metropole Ryga 4-2. Purnis wykorzystuje jeden rzut, 91-89 dla gospodarzy. Griszczuk, Wierzgacz, Sobacki. 2 minuty 25 sekund do końca meczu. Jankowski, Griszczuk. Aj, jeszcze Jankowski i proszę Państwa, zebrał piłkę Tomasz Jankowski po rzucie Igora Griszczuka. Skuteczna dobitka, 2 punkty Jankowskiego, 93-89, 4 punkty przewagi polskiego zespołu. I Igor Griszczuk zbiera piłkę po tej akcji, oczywiście poczeka, tym bardziej, że ucierpiał w starciu kapitan drużyny Nobilesu Azoty. Na minutę 55 sekund do zakończenia meczu leży na parkiecie Tomasz Jankowski. 93-89 prowadzi Nobiles. Potrzebna pomoc lekarza. Ucierpiał tam w tym starciu Tomek Jankowski, ale chyba już wszystko w porządku. Jednak Tomasz Jankowski musi opuścić boisko. W jego miejsce Ryan Jamieson. Niespełna 2 minuty. Szybka pomoc medyczna i miejmy nadzieję, że Tomasz Jankowski powróci na boisko. Mocno krwawi. To chyba rozbity łuk brwiowy, tak. Także okazuje się, że mocno ucierpiał rośnięty łuk brwiowy Tomasza Jankowskiego. Robert Kościuk, 4 punkty przewagi Nobilesu Azoty. Kościuk za 3 punkty, próba nie trafia, ale jeszcze zbiera tam Sobacki. Walczył jeszcze Jamieson, nieco sobie przeszkadzali zawodnicy Nobilesu Azoty, już Bagacki i Stelmachers. Stelmachers. Przy nim Kościuk, Purnis, Stelmachers, niewiele czasu do zakończenia meczu. Stelmachers z rzutem rozpaczy sprzed piersi, w bardzo dziwnym stylu zdobywa punkty dla swojego zespołu. 9 punktów tego zawodnika. 93-91. Tomasz Jankowski cały czas opatrywany na ławce rezerwowych, a przy piłce Robert Kościuk. 15 sekund do oddania rzutu. Oczywiście nie będą się spieszyć zawodnicy z Włocławka. Griszczuk. Trener Zeltis pokazuje, wskazuje na czas. Teraz czas dla zespołu łotewskiego. Już opatrzony Tomasz Jankowski. Jest, no, jest to potrzebna przerwa chyba również dla drużyny z Włocławka. Spróbujmy podsłuchać, co ma do powiedzenia trener Wojciech Kobielski swoim zawodnikom. Uważajcie. Wyrzucaj, wyrzucaj. Baxter, Baxter, Baxter. Wyrzucasz piłkę, wyrzucasz piłkę. Tak, spod kosza jest. 5 sekund, tak, i spokojnie. Igor, tą ścianę z drugiej strony ustawmy. Tomek, nie podzielisz piłkę, tylko z drugiej. A po tej stronie stań Kostek z Igorem.
tylko szerzej troszeczkę, zróbcie sobie zasłonę. Z jakiej strony? Z tej strony, gdzie jest piłka, wy tylko troszeczkę wyżej. Andrzej z Tomkiem stańcie po drugiej stronie, ścianę ustawcie. A wy tu nie za blisko kosza, żeby była odległość. Bakster wyrzuca. Ty do piłki wychodzisz, ty robisz od tyłu zasłonę. No patrzymy, chłopaki, wytrzymać. Panowie, później nie dać na trójkę. Ja na piłkę wychodzę. Tomasz Jankowski już na boisku. Wznawiać akcję na 5 sekund do oddania rzutu będzie Mariusz Sobacki. Niewiele czasu do oddania rzutu. Dwupunktowe prowadzenie gospodarzy. Igor Griszczuk decyduje się na rzut. Nie trafia. Zablokowany Andrzej Wierzgacz. Nie mógł zebrać tej piłki. Już Stelmachers. Sam. Faul ofensywny, faul w ataku Roberta Stelmachersa i na 37 sekund przy dwupunktowym prowadzeniu wznawiać akcję będzie zespół gospodarzy Nobilesu Azoty. Spora szansa na trzecie zwycięstwo w rozgrywkach Pucharu Europy. Kościuk. Teraz oczywiście już krycie na połowie gospodarzy. Indywidualne, bardzo krótkie krycie. Robert Kościuk wyprowadza akcję. Nie spieszy się. Do końca metru pół minuty. Dwupunktowe prowadzenie. 20 sekund do oddania rzutu. Kościuk, Griszczuk. Sobacki. Dokładnie rozegrać i skutecznie zakończyć akcję. Griszczuk. Nie trafiło podanie do Jankowskiego, ale na szczęście tam był Andrzej Wierzgacz. Kościuk za 3 punkty, nie trafia, niedobrze, proszę Państwa. 7 sekund, Stelmachers, faul Kościuka. Faul Roberta Kościuka na sekundę do zakończenia spotkania. Niesamowita sytuacja, 93 do 91. Trzecie przewinienie Roberta Kościuka. Rzuty wolne. No jeśli rozgrywający zespołu ASK Ryga Robert Stelmachers, 22-latek, wykorzysta oba rzuty, prawdopodobnie będziemy mieli dogrywkę. Stelmachers nie trafia pierwszego rzutu. Nie trafia pierwszego rzutu. Wielka radość na trybunach i na ławce rezerwowych. No teraz, proszę Państwa, prawdopodobnie nie będzie nawet Stelmachers chciał rzucać skutecznie, a będzie próbował odbić i być to któryś. Nie. Jednak wykorzystany rzut. I proszę Państwa, koniec. Koniec spotkania we Włocławku. Po jednym skutecznym rzucie Stelmachersa Nobiles Azoty zwycięża w szóstej kolejce rozgrywek grupy A Pucharu Europy z ASK Ryga 93 do 92. Najwięcej punktów dla gospodarzy zdobyli Robert Kościuk 25, Tomasz Jankowski 23 i Igor Griszczuk 23 oraz Mariusz Sobacki 17. Najwięcej punktów dla gości Ajnars Bagacki 33 punkty. Trener zespołu Nobilesu Azoty, pan Wojciech Kobielski. Bardzo denerwująca była druga część spotkania. Co się stało, że pana zawodnicy roztrwonili tą niewielką, co prawda, ale czteropunktową przewagę na początku drugiej części gry? Dobry wieczór. No, ja już podkreślałem we wcześniejszych swoich wywiadach, że obserwuję od kilku już meczy niepokojące zjawisko, to znaczy nasza druga połowa, no, szczególnie pierwsze 6-7 minut jest, no nie powiedziałbym fatalne, ale bardzo słabe. Przeciwnicy najczęściej w tych momentach i w tym krótkim czasie odrabiają przewagi nawet 14-punktowe. Jeśli chodzi o dzisiejszy mecz i o dzisiejszego przeciwnika, jest to zespół szalenie groźny. Ja przestrzegałem szatni swoich zawodników, jest to zespół
nie mający kompleksów rzutowych, co potwierdzili szczególnie w drugiej połowie, gdzie zawodnicy praktycznie mieli chwilę wolnego miejsca, od razu natychmiast oddawali rzuty za trzy punkty, wykonywali to skutecznie i bardzo ciężko nam się grało. Poza tym, no, ja muszę jeszcze raz podkreślić, że niestety u mnie w zespole jest tylko Tomek Jankowski zawodnikiem, który walczy na tych deskach. Chwała temu chłopakowi, że robi to tak, jak robi, bo Ryan Jamieson wszedł na plac i po raz kolejny potwierdził kompletną nieprzydatność do tego zespołu. Wręcz przeciwnie, 7 punktów nam praktycznie zabrał. Jest to niedopuszczalne, ale no jakoś na szczęście nam się udało wygrać, z czego się bardzo cieszę. Był to typowy mecz walki i punktów. Szkoda, że nie zdołaliśmy odrobić 8-punktowej straty z Rygi, ale może nam te dwa duże punkty pomogą na tyle, że nie będzie to istotne. No właśnie, bo jeszcze dwa bardzo ważne mecze przed własną publicznością. Z Polzelą, mecz, który również możecie wygrać. I czy te dwa pojedynki powinny wystarczyć do tego, by awansować do ćwierćfinału Pucharu Europy? Ja za zadanie swojemu zespołowi i sobie postawiłem wygrać mecz z Polzelą, jak również wygrać mecz z Macedończykami, z Godelem Robotniczki na wyjeździe. Jest to w naszych możliwościach i myślę, że przy 5 zwycięstwach mamy realne szanse awansu. No jest to istotne, z którego miejsca, bo im wyższe miejsce w tej grupie, jest nominalnie troszeczkę słabszy zespół z grupy B. Już ocenił pan grę Tomka Jankowskiego, ocenił pan również grę negatywnie akurat Ryana Jamisona. Jak ocenia pan grę pozostałych zawodników Roberta Kościuka, Igora Griszczuka i Mariusza Sobackiego i Andrzeja Wierzgacza, który wyeliminował na początku pierwszej połowy Bagackisa? No niestety w drugiej połowie już nie było tak łatwo i ten zawodnik zdobył bardzo dużo punktów. Tak, zgadza się. No, Bagackis jest zawodnikiem, który, podejrzewam, w każdym klubie europejskim znajdzie miejsce. Jest to nieprzeciętny zawodnik o bardzo, bardzo skutecznym rzucie za trzy punkty. Ja Andrzejowi bardzo dziękuję tu z tego miejsca za pracę, którą wykonał w pierwszej połowie. Ona no, nie została bez wpływu w drugiej połowie, gdzie Andrzej troszeczkę kondycyjnie siadł i to był efekt tego. A poza tym zawodnicy ASK Rygi wzmocnili, że tak powiem, zasłony na tego zawodnika, który wychodził no, praktycznie na wolną pozycję, bo nasi zawodnicy mieli trudności z przedarciem się na zasłony i trafiał. Pozostali zawodnicy, Robert Kościół jak zwykle doskonale prowadził, napędzał szybki atak i doskonale prowadził grę. Igor Griszczuk, no jest to klasa sama przez się, jest to zawodnik, który no, nie trzeba ani chwalić, ani mówić, kto to jest, bo jest to gwiazda tego zespołu, gwiazda w ogóle ligi. I Mariusz Sobacki włączył się rzutami za trzy punkty, co ostatnio też Mariusz jak gdyby troszeczkę się bał. Dzisiaj się nie bał, rzucał, wyszło no, i przerodziło się to w zwycięstwo w postaci jednym punktem, ale mówię, każde zwycięstwo cieszy najbardziej jednym oczkiem. Czeka pan na nowego zawodnika ze Stanów Zjednoczonych? Tak, nie ukrywam, że roszczę sobie z nim wielkie nadzieje. Myślę, że będzie to gracz, którego szukamy. Będzie to typowy center, który przy no, dobrej grze, wręcz doskonałej w niektórych meczach Tomka Jankowskiego na deskach, taki zawodnik, jeśli do nas trafi, myślę, że będziemy mieli już kompletny zespół. Wyleczy kontuzję Jarek Dubicki i po raz pierwszy od dłuższego czasu. Być może już za tydzień zagramy w pełnym składzie i myślę, że wtedy będzie nam to przynosiło efekty, bo no, dzisiejsza koszykówka jest taka, że no, wygrywa się deską i obroną. Nie atakiem wbrew pozorom, a wygrywa się naprawdę ciężką pracą w obronie i to ja myślę, że będzie nam owocowało, jeśli dojdzie ten gracz, typowy center. Gratuluję zwycięstwa, życzę kolejnych wygranych i dziękuję za wypowiedź. Dziękuję bardzo. A graczem, który prawdopodobnie dotrze do Włocławka, proszę Państwa, będzie Charles Claxton, zawodnik, który grał w Boston Celtics i również był na stażu w Utah Jazz. To wszystko z hali Osiru we Włocławku. Dziękuję za spotkanie. Dobranoc.